to, co już mówiłem, to, co już było wspomniane na Instastory za produkcję UAD, pokazał Sylwia Trunk, co już mogę powiedzieć. Kolejną sprawą jest, że klipem zajęła się ekipa Wave. I to są takie pewne informacje, które co mogę wam podać. Co tam, to dobrze, mordeczko, wiesz. Słucham sobie właśnie Bricksona. Szpałem sobie Cieniasa. Robię live'a, witam się z ludźmi, elo. I będę atakował singlem. Teraz weekendy, wiesz, tak do przodu. No bo płyta promuje. Kurwa, ja pierdolę, uwielbiam to. Co z kanałem na YouTube, słuchajcie, wiecie, że nie mam kompletnie na to głowy w tym momencie, kurwa, jestem kompletnie pochłonięty projektem, który zaraz chcę wam pokazać. W ogóle ostatni miesiąc, półtorej to żyję tylko nim, bo zamykam ostatnie skity tak naprawdę związane z tym jakieś nagrywki, miksy, zwrotki gości, bo też się pojawią zwrotki gości na projekcie i zwrotki ludzi, z którymi jeszcze wcześniej na przykład nie nagrywałem, więc to będzie ciekawe. Ale muszę tego wszystkiego dopilnować, jakieś tam aranże, nie aranże, jeżeli się nie po prostu porzucam tu w formowie, załatwiam interesy. A poza tym robimy klipy, tak? Cały czas są i wymyślane, i planowane, już mamy nagrany jeden kolejny, tak jak słyszeliście, teraz kolejny będzie nagrywany, kolejny też już są zaplanowane, także jakby tutaj jest intensywna praca cały czas nad albumem, ja jestem tym pochłonięty, zresztą niczym innym nie żyję od poniedziałku do czwartku, zajmuję się płytą, a potem piątek, sobota, niedziela, to są koncerty, tak? Zjeżdża się w niedzielę i potem znowu album, więc ciężko jeszcze wcisnąć te live'y na YouTube. Nie staram się tutaj w miarę jakoś tam raz na chwilę z wami połączyć, żeby coś pokazać. Jeszcze ciszysz, kurwa? Wiesz co, mordo, nie chcę ten. Jedna sprawa, że mam trochę zryte gardło po weekendzie, więc nie chcę go jakoś jeszcze bardziej zajeżdżać. A druga sprawa, że jestem na balkonie, kurde, nie chcę wydzierać, ale ja wiesz, że sąsiedzi się na mnie nie spojrzali. Chcę żyć dobrze z ludźmi, jestem, wiesz. W pożądaniu. Czy będę na Polish Hip Hop Festiwalu w Płocku? Trzeba śledzić zdjęcie w tle. No i na to się będziemy informować, jak coś. Jeszcze nie mam jakiejś potwierdzonej informacji. Ale no, czyłoby nie, no kurwa. Jezu, w końcu udało się wbić na live'a, widzisz, no trzeba próbować, kurwa. To są wszystkie spontany, powiem wam, że tych live'ów kompletnie nie planuję, bo uważam, że spontan jest najlepszy i po prostu łączę się, kiedy mam potrzebę ewentualnie coś powiedzieć, bo czegoś posłuchać. Więc to jest kompletny spontan, ale to jest wtedy naturalne, fajne i kurwa uważam, że odpowiednie. I na miejscu. Pozdrowisz, pozdrawiam. Wszystkich ogólnie pozdrawiam, którzy z nami tutaj są, którzy swój czas w tym momencie poświęcają, żeby popatrzeć na mój pyski i posłuchać pierdolenia. Ewentualnie zadać pytanie, na które ja, jeśli gdzieś tam wyłapię to i będzie sensowne, to odpowiem. Można się czegoś dowiedzieć, kurwa, a może być też tak, że i chuja. Zależy. Jak słabe jakość, a to kurwa coś mi musisz mieć za tę mordeczko, bo ja na przykład to się widzę świetnie, że jako high definition, czy high to swoją drogą, wiesz, ale w definition też. Jak majówka, jaka majówka, mordo, ja już mówiłem, że ja majóweczki jakby jakieś takie typowe nie miałem, bo ja w majówkę latałem, domykałem kwestie płyty, wiesz o co chodzi, i też tego singla, który będzie zaraz teraz po weekendzie jakoś niedługo wlatywał. Więc jakby nie było, od początku nigdzie nie wyjeżdżałem, cisnąłem muzyczkę. Ty masz kolczyk w nosie? Nie. Nie.
piksele. Nie mam pojęcia dlaczego. Kurna, czekajcie, jak jestem połączony, ale... Dobrze jestem połączony z tego, co widzę. Coś wam się rypie w telefonach, moi drodzy. Leci kawałek Borisona Skękę, co ostatnia, co pierwszy, bo coś tam dopytuje. Nie no, słuchajcie, to chujowa jakość, nie wiem co się dzieje, ja się widzę świetnie, kurna. Ten aparat też daje radę z tego co ogarniam, bo to jest ósemka. Więc nie wiem co się dzieje, kurna no. Ale słyszysz mnie dobrze? O, tu ziomeczek się odezwał, że u niego jest boom, cyk, cyk, klasa, że nie ma pikseli, widzicie? Żółwik mordo, elegancko, kurwa, no. Widzicie, po prostu wam się coś pierdoli, no. Wybaczcie, mój drodzy, wiecie, że od zawsze jestem z wami szczery. No, słychać dobrze. Zrobisz serce, a co ja jestem, kurwa, Lindsay Lohan? No, ona też pani cienkie, kurwa, nie wiem, ale poza tym na pewno wiele nas różni. Kiedy Blind Word 2, słuchajcie, ja to tam też się dowiadywałem niedawno, że to jest kwestia tygodni, bo ma wchodzić w ogóle nowy NBL, jakby nowy NBL, to jest jednoczesne też wejście nowego Blind Worda 2, więc myślę, że nie wiem, na 3 tygodnie, kurna. Powinno już jakoś niedługo być. To piszcie na maila NBL, a tam się pytajcie, tam najlepiej wam odpowiedzą, mają informacje już na bieżąco. Będzie damska kolekcja. O, Lanel się odzywa. Lanel, widziałem, że napisałeś, widziałem, wiesz, ale teraz jeszcze chwilkę tutaj pogadam z ludźmi tam, jak się potem zrywę z tego live'a, to nie będę wiedział, jak na niego wrócić, wiesz, zgubię się w tym telefonie. No więc dokończę sobie live'a i zaraz tam się z tą komunikuję, zostanę na łączach, kurwa. Wczesna godzina, co to się gdzieś kładł. Na którą jutro masz? Co myślisz o Deadpool 2? Będziesz tosik? No kurwa, myślę, że tak, wiesz, jedynką to się jaram jak z kurwem. I planuję się wybrać, muszę znaleźć wolną chwilę i pójdziesz na 2, kurwa, koniecznie. Mam nadzieję, że nie spierdolą tego, że nie zrobili tego dla hajsu tylko i że nie będzie to, wiesz, nagłośnione tylko medialnie, a potem się okaże, że dupa. Ale no kurwa, jedynką nie zawiedli, więc myślę, że mają ład, kurwa. Ktoś był? Bez spoiler. Co palisz? Na pewno nie Jana, mordo. Na pewno nie Jana. Zdaj mi oksy, po co oksy? Bo jestem popierdolony, mordo, na przykład. Kurwa, ja więc odpowiedz, no. Wam się nie znudziło. To ja pierdolę. Co z fanami? Kocham moich fanów, uwielbiam ich, są wspaniali. Ci normalni, kurna, co mają ogarnięty łeb i Sagan, to są kurna tacy. Lubię z nimi gadać po koncertach, lubię, wiesz, kontakt na spotkaniach z fanami, też jest zawsze fajna atmosfera. Więc wiesz, uważam, że jest git, kurna. Piąteczka, kurwa, Rubik. W ogóle jak tam Rerekan siedzi, kurwa, jak tam, co uważacie? Ja spojrzymy ten numer. Odpaliła mi się lampeczka, taka korbka we łbie, kiedy go robiłem. I se poleciałem na wkurwieniu. Za to kolejny numer też tak naprawdę łączę emocje
pewnej złości, ale i trochę smutku, trochę rozkminy w nowym utworze. Łączę i przeszłość i teraźniejszość, jeśli chodzi o tematykę, rozkminiam pewne rzeczy z lat dawnych, rozkminiam to, jak to wpłynęło na moje życie i na to, jaki jestem teraz. No ogólnie numer jest, kurwa, myślę, że fajną rozkminką. Jest to bardzo fajny muzycznie Secret Track, tutaj do pierdoli. Pamiętam, jak do niego pojechałem, siedzieliśmy razem pewnego wieczora, nic tam nie wykminiliśmy konkretnego, następnego dnia rano Secret zaczął sobie brzdękolić i zrobił ten beat. Uważam, że to jest sztos. Fajnie, że próbujesz nowych styli, nie zamykasz się. Tak. Słuchajcie, do tego myślę, że też jakby moi fani, którzy zwłaszcza są jeszcze ze mną dłuższy czas i to o tym wiedzą, są tylko przyzwyczajeni, że jednym z wyznaczników i rzeczy charakterystycznych dla mojej osoby i dla mojego stylu jest to, że jakby staram się nie dać zaszopatkować w jakiś sposób. Mam jakieś takie określone haczyki, jakieś takie elementy, które są stałe i które wyznaczają mój styl, ale poza tym sobie kminię cały czas na nowo i robię rzeczy niekoniecznie w taki sposób, że wydaję numer i jeśli się sprawdza w takim klimacie, to robię potem kolejne 2-3, tylko po prostu cały czas kminię sobie dalej, jeśli jakaś rozkmina mi się podoba i uważam, że jest kurwa kozacka, to po prostu ją wypuszczam dalej. Jest też wiele rozkmin, których nie wypuszczam, chociaż w ostatnim czasie mniej, bo staram się pisać głównie pod wpływem jakichś tam gdzieś emocji czy potrzeby, a w ostatnim czasie muszę się przyznać, zwłaszcza na przestrzeni pracy nad tą płytą, często miałem taką potrzebę. Pisałem dużo numerów w krótkim czasie, więc jaram się, jestem z nim bardzo zadowolony. Słuchajcie, będę już powoli kończył, kurna. Muszę się jeszcze ogarnąć. W końcu wyspać. Ostatnio było trochę roboty, trochę mało snu, ale niedługo zobaczycie tego efektu. Myślę, że na pewno będziecie zadowoleni. Kurwa, ja jestem w chuj zadowolony. Ja czekam jeszcze na klip. Dzisiaj mam dostać finalny render. No i jeśli chodzi o premierę, to póki co, z tego co się orientuję, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, myślę, że pójdzie. To będzie to wtorek. Elo. Albo znów kurwa nie śpię, przez co jeszcze nim zasnę. Odwiedzam najebany most, rozpalam gibona, by nie walić w nos. Ona pisze, czy przyjadę, ja opisuję jej, że palę staw.